Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa w naszym studio, zapowiadany wcześniej gość, senator Władysław Komarnicki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W skrócie naszych wiadomości słyszał pan sprawę, o, o którą chcę poprosić komentarz. Sprawa Staligorzów. Coraz większe kręgi zatacza zainteresowała tym razem posła Konfederacji. E, sprawdziłem z Rzeszowa pan poseł, pan Michał, Poubocz, pana Michała Połuboczka, który złożył wniosek do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o przeprowadzenie kontroli doraźnej, nie w Staligorzów, a w urzędzie miasta w sprawie finansowania działalności sportowej i jego celowości. Jest pan zaskoczony? Wie pan, tyle, ile się nasłuchałem głupot od posłów Konfederacji, nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie. To jest po pierwsze. Po drugie, to są młodzi ludzie, którzy nie mają żadnego dorobku zawodowego i wiedzą o tym doskonale, że za chwilę minął w historii jak pogoda i w związku z tym szukają taniej sensacji. Ja bym radził panu posłowi, którego kompletnie nie znam i widać, że to nie jest jakaś wybijająca się postać parlamentarna, która szuka takich tematów niesprawdzonych. Ja bym radził panu posłowi, żeby się zajął żużlem w Rzeszowie. Niech się zgłosi do mojej koleżanki Marty Półtora, ona go trochę wyedukuje. I niech się zajmie tym... Była żużlem. prezes Rzeszowskie, Rzeszowskiego Klubu. Tak. I niech się zajmie klubem rzeszowskim, który nie może wrócić do elit. W związku z tym, panie pośle, wyczerpał pan szczyt głupot, który pan zaprezentował publicznie. Powinien pan przeprosić wszystkich tych, którzy ciężko pracują, żeby nasza stal dalit błyszczała, tak jak dotychczas. A tak swoją drogą Martwienie się nie swoim okręgiem wyborczym świadczy o tym, że pan w swoim okręgu wyborczym nie ma nic do powiedzenia. To mocna odpowiedź. Nikt powinien... Jak zareagować na takie, takie zawiadomienia? Wie pan, myślę, że nikt na takie zawiadomienie reaguje półśmiechem, bo trudno to traktować poważne zawiadomienie. Urząd Miasta, słyszeliśmy przed chwilą komentarz rzecznika prasowego, jest otwarty na współpracę i na... Wszelkie odpowiedzi. Gdyby był doświadczonym parlamentarzystą, wie o tym doskonale, że w każdym mieście jest tak zwana struktura, która odpowiada za te sprawy. To jest po pierwsze. Po drugie, jest nadzorca RIO, który niczego się dotychczas nie dopatrzył. A po trzecie gdyby on wiedział jak funkcjonuje y, urząd miejski nie zadawałby takiego głupiego pytania Nie chcę żeby dzisiejsza nasza cała rozmowa dotyczyła y, stali gorzów ale muszę zapytać o y, wyniki audytu jak pan ocenia audyt bo y, czytam opinie komentarze kibiców są trochę rozczarowani że to są tylko suche cyfry zresztą same cyfry wielu kibiców przeraziły 12 13 milionów e, brak e, Szerszych wniosków w tym audycie, chociaż od początku zapowiadano, że tak będzie, że audyt jest surowy i ma tylko sprawdzić same wyniki finansowe. Jak pan je interpretuje? Wie pan, z uwagi na to, że mm, wiele razy w życiu. Te rzeczy widziałem osobiście, bo byłem w Radzie Nadzorczej. Przypominam, ekstraligi SA 11 lat. I wiem, jak to wygląda. Audyt się opracowuje w kierunku takim, który pozwoli tej komisji, która będzie weryfikować ten audyt i rzetelność tego audytu, i oni podejmują decyzję. I tutaj bym bardzo prosił kibiców o, o, o spokojne podejście do sprawy. No tak się szczęśliwie składa, i bardzo panu dziękuję za to pytanie że wczoraj dzwonił do mnie pan prezes Wrubel. I pierwsze pytanie, które mu zadałem, on dzwonił w innej sprawie, ale pierwsze mm. pytanie, które mu zadałem, jak sytuacja wygląda z audytem, bo przecież nie wiem, czy pan wie, byłem z prezydentem Wójcickim w Warszawie i tam żeśmy zrobili pewne ustalenia, bo na prośbę prezydenta Wójcickiego przygotowałem spotkanie z prezydium Polskiego Związku Motorowego oraz Ekstraligii z S.A. i na ten temat yy, prezydent ma pełną świadomość, Taką samą świadomość ma prezes Dariusz Wrubel i dlatego wczoraj, proszę pana, zadałem mu pytanie wprost. Czy ten aud kto audyt przygotowywał, bo y, taki audyt muszą przygotowywać profesjonaliści ekonomiczno-finansowi. I on powiedział, że to jest firma profesjonalna, ja mam mu prawo wierzyć, która y, y, obroni ten audyt. To jest po pierwsze. A po drugie, chcę panu powiedzieć, y, korzystając z pańskiego medium, to chcę powiedzieć, że Zaimponował mi prezes Wróbel w tak krótkim okresie czasu skumulował 4,5 miliona złotych. Ja nie, nie interesuje mnie, w jaki sposób on to zrobił. Zawsze w życiu ja jestem Bo mówicie, pragmatykiem. Pożyczki, tak? Ja jestem pragmatykiem, tylko że wie pan co, jak on przygotowywał ten raport restrukturyzacji długu, musi to wszystko uwzględnić. I tutaj jestem spokojny. Okay. Jeżeli Ale rzeczywiście... spoko spokojnie zachowują gozcy radni, na ostatniej sesji Rady Miasta e, część rad... Radnych policzyła szybko, że ok, dobrze. Czyli Stan potrzebuje 30 milionów, żeby jeszcze przejechać sezon, prawda? Kolejny panie redaktorze, ja nie siedzę na co dzień tak jak kiedyś w klubie. Ja jestem tylko prezesem honorowym, albo pytam, albo mnie pytają. Hmm. Natomiast nie wnikam w jakiś sposób. Natomiast wiem, że jest sesja przygotowywana Specjalna 12 sesja grudnia będzie, tak. tak? i że tam będą wszystkie pytania. Dlaczego ja zadałem wczoraj pytanie prezesowi Wrublowi? No, dlatego zadałem. Zadałem mu pytanie, bo on będzie 12 grudnia, stanie przed audytorium wszystkich y, naszych radnych i, i te pytania będą bardzo wnikliwe. A wiemy, że opracowuje w tej chwili pra, plan naprawczy, bardzo dokładny. Tak i, 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 i ja myślę, że y, to są, to będą fakty napisane na papierze i pełna odpowiedzialność, pod którą on się podpisuje jako prezes. Okej, okay, ale widzi pan to napięcie społeczne między Fanami żurla, a nie fanami w Gorzowie chociażby. Wie pan z czego to się bierze? To się bierze z tego, jeżeli w ogóle mam jakąś pretensję do e, byłego zarządu, to mam pretensję o to, że ukrywano tą sytuację do końca. Stąd ta sensacja. Gdyby rok temu. Przyszedł prezes Sadowski powiedział, idziemy w złą stronę, mhm. i to być może byśmy przy czym wzięli wcześniej i zaradzilibyśmy wcześniej. W internecie pytają, Ej, pytają pana senatora nasi słuchacze wprost. Prezes Waldemar Sadowski powinien ponieść jakieś konsekwencje prawne? To jest pytanie od, od słuchaczy. Tak. Prezes Sadowski będzie musiał się wybronić z wielu pytań, które będą mu zadawać ci, którzy odpowiadają za tą sytuację. No pierwszym człowiekiem, który takie pytania powinien zadawać, jest pan prezes Wrubel, Dariusz Wrubel. No bo on konsekwentnie bierze teraz na siebie, przyjmując i decydując się na prezesa zarządu, bierze na siebie, można powiedzieć, całą historię i ten cały, Balast, który on przyjmuje, i takie pytania na pewno będzie zadawał. Ale Zadaje to jest... pytania także miasto, zgłosiło do, do prokuratury sprawę. Chodzi o zbadanie dotacji, dotacji piłki ręcznej. Ja absolutnie rozumiem miasto, rozumiem radnych i muszę powiedzieć o mojej współpracy. Krótko powiem. Jak byłem prezesem. To współpraca polegała na tym, jeżeli chodzi o finanse i ekonomię, że ja często spotykałem się ja lub w moim imieniu e, człowiek, który odpowiadał mi za tak zwany biznesplan i za rozliczenie. Z panią skarbnik, przedstawialiśmy wszystkie dowody i fakty dotyczące prowadzenia działalności ekonomicznej. I potem, jak prezydent Jędrzejczak wysyłał kontrolę, bo wysyłał do mnie do klubu kontrolę, to chcę panu powiedzieć, że wynik tej kontroli: kontrolerzy przychodzili z miasta na trzy tygodnie, a po trzech dniach pani szefowa kontrolująca powiedziała, że ona nie ma co tutaj szukać, bo tu jest wszystko profesjonalnie zrobione. Czyli powracając do, do, do meritum sprawy, teraz wszystko zależy od y, Dariusza Wróbla, tak? Czy pojawi się jakieś, y, jakieś zgłoszenie do prokuratury i tak dalej? No, on, y, y, on jest odpowiedzialny teraz, Zachęc. zgodnie z kodeksem handlowym, jest prezesem i o każdych nieprawidłowościach musisz zgłosić organom, dlatego że. Jeżeli tego nie zrobi, sam ponosi odpowiedzialność karną. To y, ponosi odpowiedzialność karną do ostatniej sznurówki. No, y, mam nadzieję, że to jest świadomy człowiek i zdaje sobie z tego sprawę. Kalendarz wygląda następująco. Do połowy grudnia powinniśmy po, poznać tak, odpowiedź go. na tak. naj, najważniejsze pytanie, czy, czy Stal otrzyma w ogóle licencję? Spotkanie natomiast ze Stalą Gorzów, z zespołem w, no już za tydzień, w następny weekend, więc no, sytuacja jest delikatnie niezręczna, bo jeszcze nie wiadomo, czy stan ma licencję, choć oczywiście wszystko. No, jakby pan miał teraz stawiać, to 90%, że stan ma licencję czy tak, 100%? 95% stawiam, że ma okay. licencję, bo dopóki formalnie nie zobaczy yy, kwitu, to te 5% w ten czas dołożę Myślę, że. Pan prezes Wróbel jest na tyle doświadczonym już, to nie jest taki już znowu bardzo młody człowiek, ale młody w stosunku do mojego wieku, ale myślę, że jest na tyle doświadczony i zdaje sobie z tego sprawę, skoro on zwołuje Drużyny i kibiców za tydzień, że jest wręcz pewien, że będzie miał tą licencję. Myślę, że jego kontakty, które ja, ja je znam, które miał z, 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 z zarządem ekstraligi SA, widocznie świadczą o tym, że jest po rozmowach i tam prawdopodobnie ktoś wcześniej zaglądnął i być może dlatego to robi. Tu stawiamy kropkę, czekamy na przebieg wydarzeń. Nie zostawiamy jednak sportu. Yy, o korty tenisowe, czy o inicjatywę stowarzyszenia yy, tenisowego, które ma powstać w Gorzowie zapytam. I o korty tenisowe, które mają powstać przy polu golfowym. Powiem szczerze, słyszałem o takich pomysłach już chyba kilka lat temu. Yy, przy okazji również mówiło się o powiększeniu pola golfowego, ale były pewne przeszkody. Yy, pojawiły się nowe informacje, rozumiem. Prawdopodobnie dlatego nikt nie, chętny nie był do podjęcia tej inicjatywy i dlatego zebrałem establishment tenisowy naszego miasta. Jako znany fan tenisa i tak uprawiający i, ten sport. Tak i powiedziałem bardzo cierpkie słowa na tym spotkaniu, że jest mi wstyd, że dzieci w Gorzowie Wielkopolskim, szczególnie dzieci, które chodzą do naszych szkół podstawowych, już o średnich nie wspomnę, są wykluczeni, jeżeli chodzi o ten piękny sport. Mhm. Jeden z najbardziej popularnych sportów na świecie. Mamy prywatne korty. One różnie wyglądają technicznie. Przypomnijmy tylko... o kortach pod Słowianką, które zostały zamienione na parkingi. Panie, Panie redaktorze i tutaj pan prezydent jest moim dłużnikiem, bo wywołałem stowarzyszenie na rzecz rozwoju tego pięknego sportu w Gorzowie Wielkopolskim. Na dzień dobry zapisanych jest około już 38 osób, które są w tym stowarzyszeniu. Doprowadziłem do sytuacji takiej, że został wybrany zarząd tego stowarzyszenia i czekamy teraz, lada moment, pan mecenas Jan Kłysz przygotował wszystkie papiery dotyczące rejestracji. Mhm. I jak tylko zostanie zarejestrowane to stowarzyszenie, natychmiast ruszam do boju i moim marzeniem jest, żeby w Gorzowie Wielkopolskim, tak jak w Zielonej Górze, gdzie oni nam odjechali w, w sprawie tenisa 100 lat do przodu, dlatego że my mamy 10 kortów prywatnych, a oni mają 30 kortów. Mało tego, czego my nie mamy. Za parę złotych dzieci mogą się. Uczyć tenisa w zielonej górze. Nie mamy takiego na systemu, kortach. jak chociażby w przy nauce pływania, prawda? A, no, ale proszę pana właśnie, a u nas mamusia czy tatuś, jak chce pójść na prywatny kort, no to musi wyciągnąć grube pieniądze. W związku z tym jest mi niezmiernie przykro i wstyd, że przez 34 lata nie powstało żadne stowarzyszenie i dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć, że ja ich oskarżam, że tego że nie zrobili, i siebie też oskarżyłem. Tylko przy okazji od razu dodałem, że ja miałem bardzo poważne zajęcia społeczne w postaci ratowania stali gorzów, czy dzieci z Stowarzyszenia Dzieci z Autyzmem, czy 8 lat byłem przy. K, naszym hospicjum św. Kamila. A powiedziałem wprost, a wy co dodatkowo żeście zrobili w tym mieście, że nie mieliście czasu, żeby wywołać y, y, to stowarzyszenie i żeby były korty, na których będą przychodzić uczniowie. Było mi po prostu przykro i wstyd, że tak jest w naszym mieście. I co wykiełkuje z tego spotkania? Y, czy wiem, y, że już jest teren y, 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 na oku, tak? Jeśli y, y, chodzi zapowiedziałem o teren. kamienie milowe. Pierwszy kamień milowe spotkanie mamy za sobą. Drugi kamień milowy zarys, y, jest sto. Stowarzyszenie wywołane, e, jest wybrany zarząd, stowarzyszenie Lada Moment zostanie zarejestrowane, w ten czas przystąpię do rozmów dotyczących 25 e, dwa, dwa hektara, gdzie powinno być centrum, docelowo tak zwane centrum tenisowe i jeszcze jedno chcę powiedzieć, jeżeli będziemy mieli to centrum tenisowe dla naszych dzieci... To nasza arena, ta piękna arena będzie wykorzystana dla spotkań międzynarodowych, dlatego że e, bardzo szybko się robi kort Wie pan, na którym można rozgrywać najważniejsze, e, mhm. łącznie z Mistrzostwem Świata. Zielonogórska ja jest... Hala pokazała, tak, że można robić ciekawe tak. imprezy. i jest mhm. mi przykro, że sam brałem udział e, w wielu spotkaniach w Zielonej Górze o randze międzypaństwowej. Czyli jest e, Ostatnie, nadzieja dla tenisa Gorzowskiego. Panie redaktorze, ostatni wstyd Gorzowie, jeżeli chodzi o sport. Staram się, żeby zmazać z mapy kraju i świata będziemy się przyglądać inicjatywie po zarejestrowaniu stowarzyszenia oczywiście będziemy informować panie senatorze na koniec polityka Karol Nawrocki Rafał Trzaskowski Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki te dwa nazwiska najbardziej są w tej chwili widoczne w wyścigu o prezydenturę trwa prekampania cokolwiek to oznacza co z pozostałymi kandydatami i jak będzie wyglądała ta kampania w ogóle Wie pan? Cieszyłbym się bardzo, gdyby była kampania na argumenty. Mhm. Ja nie znoszę tak. Jak takich... widzimy polityka rano w piekarni znaczy, że kampania ruszyła. Tak, ale wie pan co? E, 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 ja zawsze jestem za tym, żeby, jeżeli się robi kampanię, żeby tam były argumenty. Myślę, że e, wygra e, e, pan prezydent e, Czaskowski, dlatego że e, doświadczenie. No, wie innej pan, e, odpowiedzi się nie spodziewałem. Ale nie, 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 nie. nie. Ja zaraz wie pan, Doświadczenie. Znaczy, e, to jest. E, PiS wystawił fałszywego e, kandydata, takiego farbowanego list. Ka Mówi się oficjalnie kandydat obywatelski ze wsparcia społecznego. Obaj wiemy, panie redaktorze, że to jest kit dla tych, którzy wierzą, że ziemia jest płaska. W związku z tym to jest pod nich ten każdy, który człowiek jest inteligentny, wie, że to jest tak zwana, jak młodzi mówią, ściema. Ale nigdy w polityce Karol Nawrocki nie był, to też e, trzeba przyznać. Y, y, ale nigdy nie był, y, tylko Kandydatem. że y, jak rozmawiałem z parlamentarzystami z Wybrzeża, to wie pan, y, jak go lukują, że jest PiS, Konfederacja, Nawrocki i ściana, y, jeżeli chodzi o poglądy. W związku z tym te wszystkie poglądy, które wygłasza od y, głupoty nieraz pan Kaczyński, on to powtarza. Zresztą na Dzień Dobry od razu y, walnął głupstwo, mówiąc, że y, ci, co nie wierzą w zamach spoleński są niepoważnymi ludźmi. W związku z tym, o czym będziemy dyskutować. Jestem głęboko przekonany. Kampania się dopiero rozpoczyna. Tak, Karol ale jestem... to świeża postać, nie, nie obeznany w, w konferencjach prasowych, w takich. No wie pan, no, wystarczy, że to wystąpienie Duką z kartki, ty... wie pan, no, to ta no nawet dobrze, to ale nie sporo tygodni, sporo miesięcy nauki, czy też wykorzystania tego doświadczenia. Każdemu życzę jak najlepiej, głęboko jestem przekonany, że doświadczenie, proszę pana, mhm. wykształcenie idealne ja mówię o Trzaskowskim oraz co by nie powiedzieć, jego bycie w świecie jest ogromne. Czyli pan się cieszy z wyboru Rafała Trzaskowskiego? Bardzo. A nie Radosława Sikorskiego? Proszę pana, Rado, oni obaj mogą być tym prezydentem, ale ja uważam osobiście, że lepszym prezydentem jest na pewno pan, yy, będzie Rafał Trzaskowski, natomiast znakomitym ministrem spraw zagranicznych. Myślę, że. Nie przypominam sobie przez ostatnie 30 lat, żeby poza postacią pana Sikorskiego ktoś był lepszym ministrem spraw zagranicznych, natomiast przez ostatnie 8 lat to była fasada i, i substytut, jeżeli chodzi o ministra spraw zagranicznych. E to pana opinia, zobaczymy, jak będą głosować Polacy i przed nami jeszcze kilka miesięcy, dobrych miesięcy kampanii wyborczej, nie znamy, lista jeszcze jest niezamknięta, jeśli chodzi o kandydatów i na pewno pojawią się jeszcze nazwiska, co najmniej jedno. To na odpowiedzi. pewno tylko, że ludzie, którzy myślą poważnie o przyszłości naszego kraju, naszego narodu, żeby nie wprowadzać jakiś ciemnogród czy średniowiecze, powinni absolutnie głosować za Trzaskowskim, bo widzi pan Teraz po wyborach prezydenta Tra nie, Trumpa e, przy, przyjechali, e, przyjechali senatorowie re, e, republikanie i, i pierwsze kroki skierowali do pana Czeszkowskiego uznając jego absolutnie wartość międzynarodową. Ciekawe miesiące przed nami i prawdopodobnie gorące, jeśli chodzi o polską politykę. Tak. Władysław Komarnicki, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, Panie senatorze. A ja panu dziękuję za zaproszenie, a wszystkim moim ukochanym Gorzowianom życzę tego, co jest w życiu najlepsze, zdrowia, zdrowego dnia państwu życzę i do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Rozmowa z Gorzowem. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.